Wysiłek fizyczny jest niezbędny do zachowania zdrowia, ale energia potrzebna jest nie tylko do robienia pompek. W każdej sekundzie twój organizm przeprowadza tysiące reakcji chemicznych, odpowiedzialnych za poruszanie się i funkcjonowanie. Ale właściwie jak to się dzieje? Głównym źródłem substancji regulujących składnik wodorowcowy i energii potrzebnej do podtrzymania procesów życiowych jest pokarm. Najważniejsze składniki organiczne znajdujące się w pożywieniu to węglowodany, białka oraz tłuszcze. Z 1 grama węglowodanów i białek uzyskujemy około 4,1 kalorii, a z 1 grama tłuszczu około 9,4 kalorii. Pokarm wędruje przez jamę ustną, tu zaczyna się trawienie węglowodanów, następnie przez gardło, i przełyk trafia do żołądka, gdzie wstępnie trawione są białka. Dalsze trawienie pokarmu kontynuowane jest w dwunastnicy i dalszych odcinkach jelita cienkiego. Produkty trawienia są wchłaniane w jelicie cienkim i wraz z krwią dostają się do komórek ciała. Komórka ciała składa związki organiczne głównie w procesie oddychania komórkowego. Towarzyszy nam pomalenie ATP, adenozyną trifosforanu, czyli związku chemicznego o wysokoenergetycznych wiązaniach. Nieustanne uwalnianie ATP jest niezbędne do funkcjonowania organizmu, a oddychanie komórkowe zachodzi zwykle z udziałem tlenu. Dzielimy go na 4 etapy: glikolizę, reakcję pomostową, cykl Krebsa i łańcuch oddechowy. Glikoliza zachodzi w cytozolu komórki. Istotą tego etapu oddychania tlenowego jest przekształcenie jednej cząsteczki glukozy w dwie cząsteczki pirogranianu. W tym procesie zostają zużyte dwie cząsteczki ATP, powstają 4 cząsteczki tego związku. Pirogranian zostaje przetransportowany do mitochondrium. Reakcja pomostowa zachodzi w matrix mitochondrium, prowadzi do przekształcenia cząsteczek pirogranianu w acetylokoenzym A. Kolejny etap to cykl Krebsa, który również odbywa się w mitochondrialnym matrix. Ten szereg przemian prowadzi do powstania m.in. dwutlenku węgla, ATP i kationów wodoru. Dzięki ruchowi kationów wodoru i transportowi elektronów przez system przenośniku wewnętrznej błony mitochondrium, syntaza ATP zostaje wprawiona w ruch. Powstają kolejne cząsteczki adenozynotrifosforanu. W wyniku wszystkich omówionych przemian z jednej cząsteczki glukozy organizm uzyskuje około 30 cząsteczek ATP. Stanowi to około 40% energii rzeczywiście zawartej w cząsteczce tego monosacharydu. No to co? Z tym metabolizmem to... Niezły Matrix!